Cześć ludziska, zaczynamy dzień numer 5 Race Weeka. Opowiem wam dzisiaj o zawodach, jak poszło i tak dalej, ale patrzcie, co się dzieje na dworze. To jest chyba ta burza, co miała być wczoraj. Centralnie napierdalają pioruny przez całą noc, już od kilkunastu godzin. No i patrzcie, jak daje, nie? O, ale widać pioruny. Nie wiem, czy to kamera oddaje, ale leje, zacina. Na drodze widać, że samochody płyną jak przez rzekę. Masakra. Dobrze, że tego wczoraj nie było. Tomek, jak tam wrażenia po zawodach wczorajszych? Zadowolony? Zadowolony. Impreza fajna. Dobrze, że ta burza, co jest od wczoraj wieczora, nas nie złapała na trasie, co? Zdecydowanie. Dzisiaj byłoby pierwsza jazda na rowerze. Pływanie na rowerze by było. Niebezpiecznie by było bardzo. A pan Dominik? No, rower by był bardzo ciężki w takim deszczu. Ale zadowolony po starcie? Bardzo zadowolony. Bo wczoraj tak średnio byłeś zadowolony. Nie no, życiówka wjechała, plan zrealizowany, złamane 5 godzin, więc mam nie być zadowolony. A ja wam powiem prawdę. Przyjechał, bo to on teraz mówi do kamery, przybiegł na metę i chodzi i mówił: sprzedaję ten rower, to nie dla mnie, nie będę trenował, bez sensu, po co ja się tak męczę. Ale jakby ktoś chciał kupić, to rower, to oferta dalej aktualna, więc jak co to zapraszam na drzwi, to bardzo nie sprzedam rower. To może jednak nie wściemnia, może faktycznie, ale... Ale jako jedyny zrobił życiówkę z nas trzech, a najbardziej marudził. To w sumie w ogóle my nie marudziliśmy, on tylko marudził. Ale młody jest, jeszcze niedoświadczony, brękot i tyle. No. Dzisiaj będzie dzień barowy, zaraz gdzieś się przemieszczę i nagram podsumowanie wczorajszego dnia. No właśnie jedno ma. Opowiem wam co nieco. Ej, a ja tym razem nie jem! Patrzcie, Patty nie je. Tak, ale źle wyglądam, bo tutaj tak o. Piję, ale kawę. Właśnie. A właśnie, dlaczego nie pijemy? Gdzieś na świecie jest już 12. Ja nie wiem, właśnie zastanawiam. Nadal pada. I to tak konkretnie. No, teraz może odrobinę mniej, ale już te kilkanaście godzin ogólnie napieprza. Ekipa się integruje gdzieś tam na dole w barze. Coś musiałem na kompie porobić i teraz podsumuję trochę ten wczorajszy dzień. W sumie może nawet dobrze, że jest taka barowa pogoda, bo przynajmniej coś tam, robotę sobie nadgoniłem. Więc tak, no jeśli chodzi o wczoraj, widzieliście to na pewno we wczorajszym odcinku. No czasu już nie będę powtarzał, jakoś tam omawiał tego w szczegółach. Ale chciałbym opowiedzieć po kolei o przebiegu jakby tych zawodów. Nastawienie od rana miałem spoko, jak przyjechaliśmy. Było ciemno jeszcze, gdzieś tam trochę padał deszcz, chociaż nie tak mocno jak teraz, to było takie sobie krupiło, powiedzmy. No, sprawdziłem rower, worek i tak dalej, wszystko tam uzupełniłem, zjadłem jakiś ostatni żel, rozgrzewka, wszystko było w porządku. Wlazłem do wody w strefie, w grupie między 30 a 35 minut, ale były od początku dość duże fale. Ja jeszcze na takich dużych falach nie pływałem. Nie płynęło mi się jakoś źle, ale też od samego początku dość dużo mi się wody nalewało, gdzieś tam przy oddechu łykałem trochę tej wody, za bardzo nie mogłem złapać nóg, ale to jakby nie mówię o tym, żeby jakoś narzekać specjalnie. W każdym razie no zdecydowałem, że płynę sobie spokojnie, no jak na większym chillu. Mieliśmy dwa kółka, bo to był start z australijskim wyjściem, czyli pierwsze kółko 1200, drugie później 700. No i płynąłem sobie tak spokojnie i tak dalej. No i w zasadzie wyszedłem z wody zgodnie z oczekiwaniami, tam w okolicach tej minuty 50, czy tam nawet minuta 50 z groszem. Czyli no jak na mnie słabo, w najlepszych zawodach pływam te 1.40. Ale no wyszedłem z wody zupełnie na luzie, cały czas kontrolowałem, bardzo dobrze mi wyszło nawigacyjnie mimo takiej dużej fali, a ludzi tam bujało na boki, więc z tego pływania w zasadzie jestem zadowolony, jakoś nie mam prawa strasznie marudzić. No główny priorytet i nastawienie na te wczorajsze zawody, zresztą w ogóle na większość zawodów w tym roku, to był rower. No skupialiśmy się z Maćkiem mocno na tym rowerze, no bo wiadomo, że najwięcej możemy na rowerze zyskać, no plus ja rzeczywiście na tym rowerze jestem, powiedzmy, czy byłem zawsze słabszy. No i na tym rowerze wyjechałem od początku, cały czas miałem zadane 205-210 watów, cały czas trzymałem 225, 230, 235, no i prędkości w okolicach, na początku tutaj taka gorsza droga, no to jeszcze było powiedzmy 37, 38, ale później była taka obwodnica, którą jechaliśmy, płaska, bardzo szybka, trochę pod górkę, trochę z górki, ale takie maluteńkie te górki, jakieś tam wiadukty.
łącznie na całych 90 km wyszło chyba z 300 czy tam 400 metrów. I jechałem bardzo szybko w zasadzie do końca zawodów. No powiedzmy, że do 70 km średnia mi cały czas rosła. Dopiero na końcu może odrobinę mi spadła, bo też jakby chciałem, nie czułem jakiegoś specjalnego zmęczenia. Średnie dęto miałem 140 z lekkim groszem. No ale oczywiście jadłem żele, piłem i tak dalej, wiadomo. Przestało padać w trakcie, jak byliśmy na tym rowerze, i pod koniec roweru wyszło słońce. Takie, że dość szybko się zrobiło, myślę, z odczuwalnie przynajmniej 10, jak nie kilkanaście stopni więcej, ale nadal to było komfortowe. Cały rower przejechałem, pierwszy raz w życiu na połówce cały rower przejechałem bez żadnych kryzysów, bez niczego, i średnia gdzieś tam z komputerka czy z apki Ironmana mi wyszła 39 na godzinę, 38,7 chyba, czy 38,9, jakoś tak. Pojechałem rower cały 2 godziny 16, gdzie w Malborku pojechałem chyba 2,24 czy jakoś tak, no i to była wtedy też moja życiówka. No także gigantyczny progres na tym rowerze i byłem mega happy. Jak schodziłem z roweru, tu są długie strefy zmian, ale jak schodziłem z roweru, wychodziłem, czy jak wychodziłem ze strefy zmian, to na zegarku łącznie miałem 3 godziny i 3 minuty chyba. To co na rowerze chciałem się odnieść jeszcze, to jechało, to nawet ciężko nazwać tutaj pociągami, ale jechało mnóstwo takich pociągów, takich peletonów, po 30 osób dosłownie, nie? I jak ja wyjechałem, no wyszedłem późno z tej wody, no bo płynąłem tak wolno, jak powiedziałem. No więc jak wyjechałem na ten rower, no to od początku gdzieś tam tych ludzi, w ogóle na całej trasie cały czas wyprzedzałem ludzi, no bo wyszedłem daleko, no to tacy, co jechali 39 na godzinę, pewnie w większości wyszli dużo szybciej. Prawie cały rower wyprzedzałem ludzi, co się u mnie nigdy nie zdarza. W każdym razie jechało tych peletonów sporo, ale naprawdę nie takie pod 4 rowery, tylko na 37 jechał jeden na mniej więcej 30-40 rowerów. No to wyprzedziłem go, zgubiłem go dość szybko, no bo ja cały czas przyspieszałem. Na 38 jechał kolejny i oni, raz ich wyprzedzałem, później mnie brali, no to ja, jeździli sędziowie, więc jakby nie chciałem ryzykować, już pomijałem oczywiście etyczność jakoś, ale no nie chciałem po prostu ryzykować, że gdzieś tam ktoś mnie dorwie. Widziałem, że ci sędziowie gwizdają, okazało się, że nikt praktycznie jakiś kartek nie dostawał albo jakieś tam pojedyncze osoby, więc ogólnie trochę śmiech na sali, ci ludzie się wymieniali i tak dalej. W każdym razie albo wyprzedzałem ten pociąg na ten 38, wyprzedzałem ten pociąg, no bo oni mnie zaraz brali, to sobie jadą w górnym chwycie, widzę, że co druga osoba nie pedałuje, jakieś laski tam jechały z nimi, no to jechała sobie laska w górnym chwycie, jedzie rowerem szosowym w ogóle bez żadnych dysków i niczego, prawie że nie pedałuje i wyprzedzam jej jadącego 38-39 na godzinę, nie? No więc masakra. I ten pociąg też udało mi się urwać i zgubić. No ale kolejny, jak doszedłem, kolejny pociąg jadący mniej więcej na te 39, no to jego już na którymś tam zakręcie, nawrotce tej w okolicach 60, któregoś tam 70 kilometra, na tej nawrotce mnie zgubili i bo ja ich wyprzedzałem i na tej nawrotce mnie wyprzedzili, odjechali i stwierdziłem, że dobra, no to czułem wtedy, że no tych już nie jestem w stanie przegonić, nie? No i oni rzeczywiście, ja całą tą drogę powrotną na tej ostatniej pętli jechałem 41, 42, 43, na pierwszej pętli zresztą podobnie. No i jakby ta nawrotka z lekkim wiatrem zwiększała nam średnią. No i oni mi cały czas odchodzili, czyli musieli jechać po 45, 46. No i to taka jechała grupa kilkudziesięciu rowerów. Nie, no wszyscy co byli na miejscu to na pewno dokładnie wiedzą, o co chodzi, bo rozmawiałem tutaj z wieloma Polakami i wszyscy mieli podobnie. Czyli ja nadal na rowerze czuję się bardzo dobrze. Jedyne co mogłoby mi jakoś ewentualnie być, to na pływaniu się opiłem bardzo dużo tej słonej wody, ale ja zawsze na zawodach gdzieś tam się tej wody opijam. Tylko no, rzadko kiedy startowałem w słonej, w morzu. I jakoś nigdy mi nic nie było. W każdym razie na rowerze czuję się ok, nic mi nie jest, nic mi nie jest, nic mi nie jest. I cały ten, mówię, średnie ten do 140. Wyszedłem, długa strefa, wyszedłem na bieg. I momentalnie, naprawdę po 500 metrach, po kilometrze już czułem, że coś jest nie tak. Czułem się źle, zacząłem mieć zawroty lekkie na początku głowy i zaczęło mnie kręcić w brzuchu. No wiadomo, dużo jemy tych żeli i tak dalej, więc to kręcenie w brzuchu jakoś mi też nie dało jakoś specjalnie do myślenia. No bo to jakby często się kręci, nigdy wymiotów jeszcze nie miałem, no tak samo jak nigdy jeszcze kolki nie miałem. Na, myślę, tak 1,5 kilometra już wiedziałem, że no jakby było już coraz gorzej, zacząłem mieć, no biegłem sobie 4,30, no czyli jak na moje bieganie na zawodach, no tak takie bardzo wolno, no raczej celowaliśmy, że tutaj pobiegnę, jeśli będzie dobry dzień, będzie forma tak jak była i tak dalej, no jak to Maciej twierdzi, że mam formę życia, no to miałem biec te okolice 4,15, nie? Więc biegnę sobie te 4,30, bo czułem, że coś jest nie tak.
No i na drugim kilometrze z groszem, pierwsze wymioty, no mówię, chciałem zejść z trasy, ja napisałem wczoraj posta na fejsie, no to nie wiem, czy to czytaliście, ale no naprawdę biłem się z myślami miliard razy, czy zejść z tej trasy, czy nie, no bo to nie był taki kryzys na 17 kilometrze, tylko od początku czułem się źle. Te zawroty głowy były coraz gorsze, no wiadomo, że jak zaczęły się wymioty, było już bardzo gorąco, wtedy było te 20 parę stopni, słońce, no i ci jakby biegliśmy taką drogą bez żadnego cienia, bez niczego, jedyny cień to był, były trzy pętle po 7 kilometrów, no i jedyny cień to był gdzieś tam w okolicach mety cień, które budynki dawały, a tak to wszystko z betonoza, jakby biegliśmy asfaltem drogą, bez żadnych drzewek, bez niczego. No ale trochę mnie motywowało, że gdzieś tam od czasu do czasu jacyś Polacy do mnie krzyknęli, raz ktoś mnie tam widział, jak na tym trawniku gdzieś tam haftuje, no to mi krzyczał, dawaj Lechu, tam powoli, raz mi ktoś widział, że idę marszem z głową zwieszoną, no wiadomo, no... No nie miałem jakiejś tam doliny wielkiej, ale no rozczarowany byłem oczywiście, nie? No bo to już wiedziałem oczywiście, że życiówki nie będzie, a już tym bardziej takiego czasu, na jaki miałem lecieć, no bo miałem lecieć realnie na okolice 4.35, 4.33, no coś w tym stylu. I gdybym pobiegł tak jak normalnie biegam, no to pewnie właśnie tak by się skończyło, 4.37, nie? Tak mi wychodzi. 3.36, no nieważne. W każdym razie, no spinałem dupę, no i po prostu biegłem tak z kilometra na kilometr. No było stosunkowo dużo stacji z jedzeniem, znaczy z piciem i z Red Bullami. No i jakby, no wiadomo, że się odwadniałem, no i jedyne co mogłem zrobić, no nie ma tutaj już jakiegoś złotego środka. Te wymioty i tak były cały czas, kręciło się w głowie i tak cały czas. No więc po prostu biegłem od stacji do stacji. Gdzieś tam one były powiedzmy co 1,5 kilometra. Na każdej stacji, przez każdą stację przechodziłem sobie marszem dobre 15, 20, nawet 30 sekund. No coś tam zjadłem, wypiłem. Przechodziłem do truchtu takiego po 4,50, no... No ci co wiedzą, jak ja biegam, no to jakby cały ten półmaraton przebiegłem na 5.0, nie? No to jak biegam raz w tygodniu rozbieganie w domu po 20 parę kilometrów, to biegnę po 4.50, 4.40 parę. No 5.0 to naprawdę muszę się postarać, żeby tak wolno biec. No więc każdy, kto mnie śledził na trackerze, no mnóstwo ludzi napisało wiadomości oczywiście w trakcie. My nie mieliśmy neta, więc odczytaliśmy to dopiero wieczorem. No więc sami ludzie pisali, co się stało, się martwili. Maciek Bodnar oczywiście, no to śledził na bieżąco. No to przysłał mnóstwo wiadomości, no i więc wiedzieli, że coś jest nie tak, nie? No ale to jest też jakaś lekcja i dla mnie, i dla wielu z was, to zaraz do puenty przejdę, ale że dobrze jest się jednak nie poddawać. Biłem się z myślami strasznie, no bo to nie był, mówię, taki kryzys gdzieś tam daleko i bardzo źle się czułem i chciałem zejść z tej trasy na tym drugim, na tym trzecim, na tym czwartym, no jakby z kilometra na kilometr było gorzej. No i później w zasadzie robiłem tak, że biegłem ten kilometr, wodopój, no co drugi wodopój, wymioty albo tam pomiędzy. Całe szczęście jeszcze biegunki nie dostałem, no to się odwadniałem, no znowu tam piłem jakiegoś Red Bulla rozcieńczonego z wodą i wodę, oblewałem się oczywiście na maksa tą wodą. Zawroty w głowie już miałem już do końca dnia coraz mocniejsze. No i dobra, no i jakoś tam dobiegłem po drodze, mówię, ileś tam osób mi pokrzyczało, Patty mi super pokibicowała, trochę więcej było tam Polaków, nasza ekipa była, no to chłopaki, synowie Tomka krzyczeli, no to wiadomo, to takie kibicowanie zawsze dodaje powera. No i jakoś tam sobie człapałem, nie, no dobiegłem w tą, no wyszło mi 5.0, tak, no to tam godzina 45 mniej więcej, może odrobinkę więcej, no i całość w 4.49.05, tak jak powiedziałem. Cieszę się, że to ukończyłem. Jest to fajna lekcja życia, żeby jednak nie zejść z tej trasy, żeby spiąć dupę. Bardzo byłbym, jeszcze nigdy nie zszedłem z trasy i jeśli kiedykolwiek miałbym zejść z wszystkich zawodów, gdzie dotychczas startowałem, to pewnie to był ten dzień, bo jeszcze tak źle się nigdy nie czułem. I bardzo się cieszę, że z tej trasy nie zszedłem, bo to dopiero miałbym dolinę, faktycznie byłbym rozczarowany. Tutaj jedynie jest taki żal, że no to co wspomniałem wcześniej, że byłaby fajna życiówka. No ale jakby no nie ma tego złego. Wykręciłem taki rower, o jakim marzyłem już od lat. I to nie tylko na tych zawodach, tylko na w zasadzie wszystkich, prawie wszystkich zawodach w tym roku. Pojechałem już te 38-39 na godzinę. Na tą zimę planuję, to może opowiem w kolejnym odcinku, jakie są plany, ale no na pewno będę zmieniał rower w tym roku. Będę zmieniał, pracował nad pozycją w tym roku. Zaczynam dość intensywnie pracę z trenerem od przygotowania motorycznego, od koru i ogólnie mojej pozycji, nie tylko na rowerze, tylko takiej jakby wzmocnienia mięśni głębokich i tak dalej. To jest moja najsłabsza strona i będzie mi to potrzebne, żeby wejść wyżej. I opowiem o tym jutro albo pojutrze w jednym z tych ostatnich odcinków. No i będę o tym nagrywał na pewno materiały osobne. No i też się biorę za siebie teraz na jesień, na
zimę idę do dietetyka porządnego i gdzieś tam podobnie jak 2 lata czy 3 lata temu się zawziąłem za siebie i schudłem poniżej tych 80 kilo, no to planuję w tym roku spiąć dupę i nawet nie tyle celem jest schudnięcie, tylko po prostu zgubienie bebzola, bo na bank mi przeszkadza ten bebzol i skoro ja jestem w stanie biegać bardzo dobrze, ważąc 86 kilo obecnie przy 1,86 m, no i wykręcać na rowerze te prędkości już, no powiedzmy, podchodzące pod 40, jakby jest mi to niezbędne, żeby wejść poziom wyżej. No i tak się oczywiście dużo ludzi dziwi, że ja, no będąc taki bysiu, z brzuszkiem i tak dalej, jestem w stanie, no, zrobić maraton, półmaraton poniżej 1,30, czy te triatlony w okolicach 4,40 parę, ale na połówkach. No ale ja wiem, że jestem w stanie pójść dużo, dużo wyżej i to będzie niezbędne. No jeszcze odnośnie podsumowania, no jest tego fajna lekcja, dla innych być może też. No można spiąć tą dupę i nawet jak jest źle, marszobiegiem ukończyć te zawody i jest tego satysfakcja. Medal jest piękny. Zawody były fajne, no 2 zarzuty jakie mam, fajne, dobrze zorganizowane. Trasa rowerowa jest bardzo szybka, biegowa też jest bardzo szybka. No mam 2 zarzuty. No jeden to, że ci sędziowie jeździli, bo było dużo motorów, ale no słyszałem tylko o kilku kartkach i ewidentnie te pelotony jeździły, no więc mam zarzuty, że ich nie rozdzielały. To nie było tutaj 4000 zawodników, tak jak gdzieś tam w Barcelonie, żeby nie dało się tego zrobić, był rolling start, byliśmy rozciągnięci dość mocno i te pelotony mimo wszystko jechały, motorów było dużo, dało się je rozciągnąć karami czy inaczej. No to jest niesprawiedliwe dla wielu zawodników, oczywiście dla takich jak ja, którzy gdzieś tam są dalej, no to wiadomo, no to jakiś ogromny różnicy nie robi, no ale byli ludzie, którzy się ścigali, no nie wiem, Fidala wygrała swoją kategorię, no i wiem, że jej przeciwniczki w tych pociągach jechały, a ona, widziałem ją na nawrotkach i ona, ani razu jej nie widziałem w pociągu, a jej przeciwniczki jechały, nie? No i to, bo były oczywiście też takie pociągi mniejsze, już może nie na 40 rowerów, ale na kilkanaście, jadące 41-42, nie? No masakra, więc to jest mój główny zarzut. No i drugi to, no ale oni prawdopodobnie, no prognoza była taka, że miało tak padać jak teraz, więc nie byli być może na to przygotowani, ale na trasie biegowej naprawdę była patelnia i no nie było, po pierwsze było bardzo mało wody, praktycznie ja biegłem szybko, powiedzmy, w sensie byłem z przodu, bo po tym rowerze i tak dalej, i już nam brakowało wody i ludzie, którzy byli dalej, widziałem, że kubeczki były puste i po prostu na kolejnych pętelkach i oni nawet nie nadążali tego uzupełniać, trzeba było się zatrzymać, zaczekać, jeśli ktoś chciał wodę, to po pierwsze. No i mało wlewali do tych kubeczków, ani jakieś butelki. Po drugie, nie było kurtyn żadnych, nie było ani jednej kurtyny, jakiegoś prysznica czy czegoś na trasie biegowej, żeby się schłodzić. Także to są moje największe 2 zarzuty, ale sama trasa bardzo fajna, na pewno tu jeszcze kiedyś wrócę, żeby rozprawić się z tym startem moim, no, z którego nie jestem jakoś tak idealnie zadowolony, usatysfakcjonowany. No i kończąc, chciałbym też z tego miejsca pogratulować wszystkim Polakom, którzy ukończyli. Fajnie było się z wami wszystkimi, czy z wieloma z was zobaczyć. No gratulacje dla Vitali, która, no mam wrażenie, coraz bardziej, jak to powiedzieć ładnie, ale no zamyka, powiedzmy, gęby hejterom, którzy rok temu, czy 1,5 roku temu mówili, że on tam celebryteczka, zresztą ja też na nią na początku nie przypadałem, mówiłem o tym, ale celebryteczka, która gdzieś tam coś sobie w tym triathlonie robi, co to nie ona, a teraz kurde, gdzie nie pojedzie, wygrywa i zobaczycie, jestem przekonany, że będzie z niej rakieta. Można ją lubić lub nie lubić, ale jakby na bazie jej persony takiej online'owej, ale czy instagramowej, ale będzie zapierdalać na takim, moim zdaniem, światowym poziomie, amatorskim na razie oczywiście. Cieszy mnie, że zapraszam was wszystkich do tego wywiadu, który z nią ostatnio nagrałem, jeśli go nie widzieliście. Ona trochę też tam pokazuje siebie. Wiadomo, że jeśli ktoś jakby jej nie lubi, jest jej przeciwnikiem, to i tak go do niczego nie przekona. Ale być może są takie osoby jak ja, które nie do końca były do niej przekonane i mnie ona tym wywiadem przekonała. W sensie uważam, że jest, że była w nim szczera, że jest naturalna, no ma niesamowite samozaparcie z tym chodzeniem spać o 20, wstawaniem rano, z trzymaniem pełnej diety i tak dalej. Jeśli oglądacie, jeszcze jeśli trenujecie coś lub trenujecie triathlon, wiecie, jak dużo wyrzeczeń to wymaga. Być może ona ma odrobinę łatwiej, no bo nie chodzi do normalnej pracy i tak dalej, o czym oczywiście też mówi, ale mimo wszystko jest to niesamowite, że jest w stanie tak się poświęcić dla sportu i nie wiem, no fajna jest, kurde, cieszę się, że tutaj wygrała tą swoją kategorię, też tam w jakiejś pogoni, po drodze miała jakąś karę za późne zejście z belki, coś tam. Obejrzyjcie ten wywiad, jeśli nie widzieliście i być może zmienicie zdanie, jeśli mieliście o niej inne zdanie, być może zmienicie, być może nie zmienicie. No i gratuluję też wszystkim pozostałym Polakom, no nie chcę ich tutaj wymieniać z imienia i nazwiska, ale
jakby wszystkich, ale no bo nie chcę się ani przejęzyczyć, ani nic, ale zbiliśmy tych piąteczek sporo, sporo Polaków mnie kibicowało, mnóstwo do mnie krzyczało, te osoby, które krzyczały, jak miałem ten kryzys na biegu, no to jakby jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. Jeden chłopak, chyba Patryk, miał na imię w tej różowej koszulce. Dziękuję, Patryk, naprawdę postawiłeś mnie na nogi tam przynajmniej dwu albo trzykrotnie. W tym jednym z momentów miałem już taki gigantyczny kryzys, jeden z kilku, ale gigantyczny, że naprawdę chciałem zejść, to był gdzieś tam w okolicach 10 kilometra. No i Patryk mi krzyczał, mijając mnie z naprzeciwka, że chociaż marszem, chociaż tam potruchtaj, coś tam, coś tam. No i rzeczywiście spiąłem tą dupę i ruszyłem tym marszem. Bardzo dziękuję. Jeszcze mogę tutaj wspomnieć o Tomku Bruskim. Typowaliście dzień przed startem, jaki będę miał czas. I tam jakby zrobiłem taki konkurs na fanpage'u i na Insta. No i wiele osób, tam różne te czasy padały. Gratuluję dla zwycięzcy, to niedługo ogłoszę wynik, ale między innymi Tomek Bruski jako jedyny napisał, że nie ukończy tych zawodów. I trololo to takie miały być trochę jaja, czy na pewno jaja, nie wiem, no jak go znam, to wiem, że to takie trololo. W każdym razie przy wielu z tych moich kryzysów myślałem, że kurde, jak przerwę i zejdę z tej trasy, no to on wygra ten konkurs. I to nie bardzo mnie to motywowało, żebym jednak nie zszedł, nie? W najgorszym przypadku bym tam marszem to robił do końca. No ale całe szczęście udało się gdzieś tam potruchtać. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Dziękuję za wszystkie dobre słowa. Dziękuję za wszystkie wiadomości, co się stało, co mi jest, czy już wszystko dobrze i tak dalej, i tak dalej. No mnóstwo tego dostaliśmy. Bardzo to jest miłe, naprawdę doceniam. Będzie jeszcze przynajmniej jeden odcinek albo dwa z tego wyjazdu. No to coś tam wam jeszcze opowiem. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Komentujcie proszę. Zaznaczajcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. No i do usłyszenia. Pa, pa.